więzieniu od kilku do nawet kilkunastu lat, a ich powrót na wolność najczęściej jest bardzo trudny. Byli więźniowie nie tylko zmagają się ze znalezieniem pracy, często powrót za kraty to kwestia czasu. Od lat pomaga im Fundacja Pomost z Zabrza, która prowadzi społeczny ośrodek readaptacji. Teraz jednak sami potrzebują pomocy. Każdy może wesprzeć ośrodek, wpłacając datek. W pomoc fundacji zaangażowali się też piłkarze i klub Górnika Zabrze. Karolina Komada. Od 13 lat pomagają innym wyjść na prostą. Teraz oni potrzebują wsparcia. Fundacja Pomoc w Zabrzu zajmuje się byłymi więźniami, którzy po opuszczeniu więziennych murów często nie potrafią odnaleźć się w otaczającej rzeczywistości i szybko wracają do starych nawyków. Rozmowy w tym to są najważniejsze. Rozmowy i obecność. Tak dalej. Miłosz Trela w ośrodku jest już 7 miesięcy i choć w zakładzie karnym spędził 3 lata, to wyjście na wolność nie było łatwe. Fundacja okazała się dla niego wielkim wsparciem. 7 miesięcy bardzo ciężkiej pracy nad sobą, nad emocjami, nad pogodzeniem się z tym, co się tak naprawdę stało. Fundacja dała mi dużą możliwość poukładania sobie w głowie tego, co zaplanowałem sobie w zakładzie karnym, bo ja zaplanowałem sobie, że zmienię wszystko po prostu, co zaważyło na tym, że trafiłem do zakładu karnego. Fundacja pomogła mi w takim momencie, że miałem cały czas, mam wsparcie terapeutów, psychologów, mam możliwość pracy, noclegu tutaj przede wszystkim. Obecnie w ośrodku przebywa 20 byłych więźniów. Najpierw ośrodek zawalczył o nich, teraz oni walczą o funkcjonowanie ośrodka. Od kilku miesięcy fundacja boryka się z opłatami, które drastycznie wzrosły. U nas to jest na poziomie 300-400%. Druga rzecz jest taka, firmy, które przez wiele lat nas wspierały, no w zeszłym roku same ludzi zwalniały i po prostu wycofały się ze wsparcia. No trzecia rzecz jest taka, że no w Polsce nie ma finansowania readaptacji. Jednak jest kilka opcji wsparcia. Pomost można wesprzeć wpłacając pieniądze na internetową zrzutkę. Do akcji przyłączył się też Zabrzeński Klub Piłkarski. Mamy nadzieję, że uda Wam się tą koszulkę wylicytować. Samą akcję wspiera Lukas Podolski, który od 10 lat sam pomaga dzieciom poprzez własną fundację. Mam dziecka, gdzie też mamy dzieci, co mają też trudne sytuacje. I no ogólnie to się tak trochę nie różna, tylko jest podobna sytuacja tu, żeby się nie podawać, no, żeby mieć też cel w życiu, jak się stanie, się nie poddawać. Jak ktoś jest w ciężkiej sytuacji, to sam z tego nie wyjdzie, to są rozmowy na ważne. Mamy tam pedagogów w Niemczech, fundacji u nas różne, które tam z dziećmi usiądą, rozmawiają, jakie są sytuacje w domu i tak dalej. Górnik Zabrze przekazał na licytację koszulkę z podpisami całej pierwszej drużyny. Dodatkowo zaprosił byłych więźniów na mecz przy Roosevelta ze Śląskiem Wrocław. Zrzutka dostępna jest pod hasłem Uratuj Fundację Pomost, liczy się każda złotówka.